Pomas, dzień 13. Zaczynamy! I standardowo jako pierwsze kalendarze adwentowe mam tutaj 13. Zobaczymy zaraz, co jest w środku, ale chyba będzie batonik. Tak, i dzisiaj w środku jest batonik. Teraz czas na kalendarz od Karoli. Nie przejmujcie się, ja mam mokre włosy, za chwilę je rozczeszę. Ale otwieramy i mamy taki zaparzacz do herbaty z gwiazdką świąteczny. Może wiecie co? Ja go wyciągnę, żeby wam pokazać. O. Wygląda on tak. No, bardzo ładny, powiem wam szczerze, i na pewno mi się przyda. Odkładam go i standardowo. Wow, słuchajcie, on jest jeszcze z taką podstawką, żeby później móc go odłożyć. Fajnie, bardzo fajnie. I standardowo Mikołajek. A w środku cytat, nie odkładaj marzeń, odkładaj na marzenia. Zamówiłam ostatnio książeczkę z Labi Lab dla Karoliny do kalendarza adwentowego. I przyszła mi chyba wczoraj albo przedwczoraj. Za chwilę wam ją pokażę. Zobaczcie, wybrałam taki różowy wzór. Ona jest dość mała, właśnie taką wybrałam. I mamy tu wszystkie nasze zdjęcia od początku naszej znajomości aż po dziś dzień. Więc wygląda ona tak. W opisie będziecie mieli link do stronki właśnie Labi Lab. Wszystko jest naprawdę fajnie tutaj wykonane. Ja miałam sama robić album, ale jak zobaczyłam tą możliwość właśnie takich standardowych zdjęć w książeczce, to pomyślałam, że to jest dużo lepszy pomysł. No i jestem bardzo zadowolona. Jedno z moich ulubionych zdjęć, ono jest dość śmieszne. Jest to zdjęcie z naszej sesji plenerowej, jest mega wyraźne. Tutaj my na sesji świątecznej z Wiktorią. Dużo osób pytało mnie pod tym zdjęciem, czy jesteśmy siostrami. Mój wieczór panieński. I nasze słodziaki. I to też z naszego ślubu. Powiem wam, że to jest świetna pamiątka i jestem tak zadowolona, że zdecydowałam się na tą książeczkę. Kartki są naprawdę grube, porządne. No, piękny albumik. Myślę, że Karola będzie bardzo zadowolona. Zobaczcie w ogóle, jak Daniel i Emil się zmienili. Zobaczcie, jaka Wiktoria jeszcze maleńka była. Tutaj chyba kogoś obgadywali. To jest taki idealny prezent pod choinkę, takie wspomnienia zamknięte w książeczce. Powiem wam szczerze, że Karolina miała otworzyć to okienko 24 grudnia, ale jutro jedziemy do Lublina na zakupy i chyba jej od razu dam, żeby zobaczyła. Nie mogę się doczekać jej reakcji. Przed chwilą wróciłyśmy do domu, byłyśmy na spotkaniu z dziewczyną, którą nie tak dawno poznałam, a jak ją w ogóle poznałam, to jest śmieszna historia, ponieważ minęłyśmy się i ona skojarzyła mnie z Instagrama czy tam z YouTube'a i krzyknęła ze mną, zaczęłyśmy rozmawiać i po prostu jakbyśmy się znały 100 lat naprawdę. I dzisiaj postanowiłyśmy się spotkać, ona jest fotografem, ja wam udostępniałam jej profil na Instagramie, jeśli jesteście ciekawi, o kim mówię, to możecie sobie zerknąć, w opisie będziecie również mieli jej Instagrama. I o, dawno nie spotkałam tak cudownej osoby, tak ciepłej, tak otwartej, bardzo fajnie nam się rozmawiało i powiem wam, że to jest super, że tak naprawdę przez to, że nagrywam, mogłam spotkać tak fajną osobę. A teraz zbieramy się i jedziemy do moich rodziców, bo tam ma przyjechać moja siostra cioteczna i zaprosić nas na ślub i wesele. I właśnie tak się umówiliśmy, że my przyjedziemy do moich rodziców, żeby nie musiała jeździć i tu, i tam. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone.
Pijam sobie herbatkę i będę odpisywała na komentarze pod ostatnim vlogmas. Tak, ty też pijesz herbatkę. I wiecie co, uwielbiam teraz nasz salon, uwielbiam tu siedzieć, jak jest tak świątecznie. Taki fajny klimat te światełka dają, przytulnie, naprawdę bardzo, bardzo lubię. I aż nie wyobrażam sobie, jak rozbierzemy choinkę po świętach i zdejmiemy światełka. Tak myślę, że te światełka przerzucę do sypialni, bo naprawdę są cudowne. Moi kochani, postanowiłam, że wypiszę cytaty o przyjaźni na, uwaga, uwaga, 50 stronach. Całkiem dobrze mi idzie, powiem Wam szczerze. Daniel bawi się teraz z Wiktorią, a ja sobie piszę. I no mam nadzieję, że dam radę znaleźć 50 naprawdę fajnych cytatów. Zobaczymy, czy mi się uda, czy też nie. Trzymajcie kciuki. I powiem Wam, że zaczęłam je pisać tylko dlatego, że ściągnęłam to od Karoli. Ponieważ ona codziennie daje mi Mikołajka w kalendarzu adwentowym z cytatem i ja też postanowiłam to zrobić. Powoli będę zabierała się za montowanie tego vloga. Powiem Wam, że jutro będzie chyba fajniejszy dzień, bo tak jak Wam mówiłam na początku, jedziemy do Lublina na zakupy, zobaczymy, co fajnego jest w sklepach. Może coś kupimy. Pokażę Wam na pewno Karolę, a wiem, że dużo osób czeka, aż pojawi się we vlogmasie, więc jutro będzie ta chwila. Damy jej również album, tą książeczkę ze zdjęciami, zobaczymy jej reakcję, czy jej się spodoba. Także koniecznie oglądajcie jutrzejszego vlogmasa, bo zapowiada się naprawdę fajny. A jeszcze przed tym, aż zacznę montować, to pójdę zmyć makijaż, aczkolwiek prawie go dzisiaj nie mam. I nałożę sobie jakąś nawilżającą maseczkę, bo już czuję, że naprawdę tego potrzebuję. A dla nowych widzów, którzy nie wiedzą, kto to jest Karola, to tutaj macie jej Instagram i możecie poszukać starych vlogów jeszcze z wakacji z Zakopanego i tam właśnie Karola występowała, więc możecie sobie wejść i popatrzeć. I oczywiście zapraszam Was na jej Instagram, codziennie dodaję relacje, co miała w kalendarzu ode mnie. A ja powoli kończę tego vloga, dziękuję Wam za oglądanie, pa pa, widzimy się już jutro.